Suzana Fazekas, żona Giula Fazekasa, urodziła się jako wierna cesarsko-królewska poddana 20 maja 1861 roku. W uznaniu jej doczesnych zasług potomni obdarowali ją przydomkiem twórczyni wdów. Dziś w historycznym podcaście kryminalnym zapraszam do zapoznania się ze szczegółami tyleż niewiarygodnej, co szokującej swym rozmachem masowej zbrodni dokonywanej przez lata przez samozwańczą położną na węgierskiej prowincji. Lepy na muchy i fabryka wdów Madame Fazekas. Budapeszt, 23 lipiec 1929 roku. Z powodu licznych zgonów spowodowanych trucizną w Nagirewe i okolicznych wioskach, jak dotąd dokonano 8 aresztowań. Położna Fazekas w Nagirewe popełniła samobójstwo, gdy morderstwa stały się znane. Głównym winowajcą jest położna Czordasz, która zgodnie z ustaleniami sprzedała porcję arszeniku za 100 pęgo, co wystarczyłoby do natychmiastowego zabicia wołu. Po udanym otruciu Czordowie otrzymali kolejne 100 pęgów. W Nagirewe oprócz pani Czordasz aresztowano dwie kobiety, które pozbyły się swoich mężów trucizną otrzymaną od położnej, a także kobietę, która rozprowadzała truciznę w okolicznych wioskach. W Tisza-Kurt aresztowano dwa małżeństwa, które utruły swoich rodziców, aby wcześniej wejść w posiadanie spadku. Para Szabo wezwała na pomoc trucicieli w dwóch przypadkach i zabiła nie tylko ojca mężczyzny, ale także jego wuja. Śledztwo zostało dotychczas rozszerzone na 6 gmin, w których w imieniu prokuratury dokonano już ekshumacji 18 zwłok i prawdopodobnie zostanie przeprowadzonych kolejnych 15 ekshumacji. 24 lipiec 1929 roku. Przez 18 lat w wiejskim okręgu zwanym Tisza, niedaleko Budapesztu, dochodziło do tajemniczych zgonów. Ofiary, głównie niewinni ludzie, głównie mężczyźni, zawsze umierały w agonii. Grasował masowy truciciel z zimną krwią. Wszyscy znali tożsamość truciciela, jednak truciciel, czy właściwie trucicielka, Madame Juliusz Fazekas, czyli Suzana, prowadziła swój okropny proceder, dopóki ponad 50 osób nie zginęło z jej rąk. Kluczem do jej władzy było to, że wielu miejscowych zapłaciło jej i jej asystentkom za łamanie prawa, a nawet pozbycie się niechcianych krewnych. Byli przerażeni, że zostaną wplątani. Inną niezwykłą cechą była dziwna niechęć zarówno władz lokalnych, jak i regionalnych do przeprowadzania więcej niż powierzchownych dochodzeń, nawet gdy ich podejrzenia pojawiały się po otrzymaniu anonimowych listów. Madame Fazekas mieszkała we wsi Nagerew, która wraz z kilkoma osadami i jeszcze jedną wioską o nazwie Tisza-Kurt obejmowała obszar w pętli rzeki Tiszy. Wdowa, z zawodu położna, chciwa pieniędzy, będąc jeszcze młodą kobietą, przejawiała zbrodnicze skłonności. Stwierdziwszy pewnego dnia, że dochody zdobyte przez zwykłe położne są zbyt małe, aby zaspokoić jej pragnienia ubrań i biżuterii, zwróciła uwagę na nielegalne operacje. To było w 1908 roku. 6 lat później zaczęła się wielka wojna i Madame Fazekas szybko znalazła się w okolicznościach, które mogły uczynić jej nielegalne zajęcie dochodowym. Ponieważ wojna się ciągnęła, powoływano do wojska coraz więcej mężczyzn, a jeńcy wojenni zaczęli przybywać. Miejscowe kobiety, pozbawione mężów i ukochanych, uznały, że więźniowie wojenni są mało zaangażowani w prace rolne, za to gotowi zająć miejsce nieobecnych mężczyzn. W tych warunkach Madame Fazekas, pośród łatwowiernych i prostych wiejskich kobiet, wkrótce miała zarabiać dużo pieniędzy na swoim nikczemnym procederze. W międzyczasie do konkurencji stanęła inna położna. Dla chciwej Madame Fazekas była to jawna próba kradzieży jej środków do życia.
sprytnie zabrała się do usuwania tego zagrożenia. Stała się ukochaną brata kobiety, a niedługo potem, pozornym zbiegiem okoliczności, jej rywalka zginęła nagłą, gwałtowną śmiercią. Sąsiedzi, a zwłaszcza dorosły syn kobiety, byli pewni, że Madame Fazekas otruła ją, ale tylko syn miał odwagę cokolwiek z tym zrobić. Oskarżył on Madame Fazekas o morderstwo, a ta bezczelnie rzuciła mu wezwanie. Przechytrzenie mściwego syna nie było trudne. Madame Fazekas odwiedziła wiele osób, którym pomogła i w ten sposób utworzyła swego rodzaju gang. A należy w tym momencie podkreślić, iż jej głównym źródłem dochodów, nielegalnym źródłem dochodów, było przeprowadzanie nielegalnych aborcji. Madame Fazekas utworzyła zatem gang, który dał do zrozumienia, że są gotowi spalić dom każdego, kto złoży przeciwko niej zeznania. Było więc całkiem naturalne, że mieszkańcy Nagyrew udawali, że nic nie wiedzą, kiedy syn poszkodowanej kobiety szukał potwierdzenia swoich przypuszczeń. Rozżalony pewnego dnia napadł Madame Fazekas, strzelił do niej, ale chybił. Karą za tą próbę była długa kara więzienia. Ironia losu, która usunęła największego wroga podówczas Madame Fazekas. Zniknięcie dwóch wrogów skłoniła Madame Fazekas do zaoferowania swoich usług innym osobom, również pragnącym pozbyć się kogokolwiek innego, nie tylko niechcianego dziecka. A zatem rozpoczęła rozszerzać swój proceder daleko poza oferowanie szybkich aborcji lub też otruć dzieci dopiero co narodzonych. Niemal otwarcie dawała znać, ile to będzie kosztować i ustaliła swego rodzaju skalę opłat, która różniła się w zależności od zamożności i pozycji społecznej zainteresowanych. Późniejsze śledztwa wskazują, że pierwsze morderstwo dla zysku miało miejsce w 1916 roku. Ofiarą był dość zamożny człowiek. Kiedy naprawdę zachorował, jego żona, pragnąc się go pozbyć, uzyskała pomoc Madame Fazekas, aby upewnić się, że nie wyzdrowieje. Arszenik dostarczony przez Madame Fazekas został dodany do jego leku. Jak na ironię, winna para ukryła butelkę lekarstwa skażonego arszenikiem w trumnie ofiary, nie przeczuwając, że ciało zostanie kiedyś ekshumowane, a przerażające dowody ujawnione 19 lat później. W latach 1918-1924 we wsiach Nagyrew i Tishakurt w tajemniczych okolicznościach zginęło wiele osób. Ale niewielu miało wątpliwości co do tożsamości morderców. Potem, w 1924 roku, podejrzenia miejscowego lekarza wykrystalizowały się po nagłej śmierci bogatego pacjenta. Lekarz leczył owego pacjenta z powodu zapalenia oskrzeli. Choroba nie była poważna, więc lekarz był zszokowany, gdy około tydzień później żona pacjenta odwiedziła go w jego gabinecie i powiedziała, że jej mąż zmarł w nocy i poprosiła o akt zgonu. W 1929 roku przyszedł kolejny anonimowy list, tym razem skierowany do prokuratora generalnego w Szolnok. W tym liście udało się również zidentyfikować jego autora, ale nie przedstawił on dowodów na poparcie swoich oskarżeń i został natychmiast wysłany do więzienia za pomówienie. Cóż za szczęście dla Madame Fazekas. Kilka ciał co prawda ekshumowano i znaleziono w nich jednak arszenik. Dochodzenia policyjne szybko zburzyły ścianę strachu, która tak dziwnie chroniła winnych i kilka osób nawet przyznało się. Dowody przeciwko Madame Fazekas tak szybko się piętrzyły, że była bliska aresztowania, kiedy jednak odebrała sobie życie. W sumie ekshumowano wówczas 29 ciał, otworzono 86 dochodzeń w samej tylko wiosce Nagyrew. W morderstwach, jak się okazało, było zamieszanych ponad 40 osób z obu wiosek. Po długim i sensacyjnym procesie 6 zostało uznanych za winnych i skazanych na śmierć. 7 otrzymało dożywocie, a kolejnych 7 skazano na okresy od 5 do 15 lat. 7 oskarżonych, ale dodajmy, że chodziło o 7 wdów. W każdym
z przypadków, kiedy mówimy o siedmiu. W diabolicznym fachu Madame Fazekas pomagały dwie przyjaciółki. Aby zdobyć arszenik, używały one lepy na muchy. Tak wielu, że podczas procesu sklep spożywczy z sąsiedniego miasta był w stanie potwierdzić, że w Nagyrew sprzedano więcej lepów na muchy niż w pozostałych Węgrzech. Z nich, z tych lepów, ekstraktowano arszenik i mieszano z jedzeniem, piciem lub lekarstwem wybranej ofiary. Budapeszt, 24 listopada 1929 roku. Aresztowano prawie 100 kobiet. Ekshumowano zwłoki 30 zamordowanych mężów. A po ujawnieniu węgierskiego syndykatu robienia wdów, jak zaczęto całą sprawę zwolna nazywać, doszło do dwóch samobójstw. Ku zdumieniu policji i przerażeniu żonatych mężczyzn na jaw wyszedł udany, masowy spisek warty ciemnych wieków średniowiecza. Od 1911 roku można było bez kłopotów i pytań przenieść męża na cmentarz, płacąc rozsądną opłatę w dwóch małych wioskach Nagyrew i Tisza-Kurt nad brzegiem rzeki Tisza. Ta niezwykła usługa morderstwa była przeznaczona wyłącznie dla zamężnych kobiet. Żadna niezamężna kobieta nie mogła mieć niewiernego kochanka ukaranego śmiercią. A tak zwani stwórcy wdów, czy też stwórczyni wdów, którzy za owym procederem stali, czy też stały, nie uwolniłyby męża od niepożądanej żony. Również, jeśli kobieta była szczęśliwą mężatką, a zatem nie była prawdopodobną klientką syndykatu, nie była brana do mafii zabijającej mężów. I podobnie, jeśli była panną, nie mówiono jej o niczym. Tajemnica byłaby została zachowana i nikt nie wie, ilu mężów zostałoby jeszcze przedwcześnie wsadzonych do trumny, gdyby nie kilka tygodni temu żona kościelnego śpiewaka, czyli kantora w Nagyrew, nie zdradziła tejże tajemnicy przypadkiem w przypływie złości. Wydaje się, że kantor, choć ważny dostojnik wioski, kilkakrotnie z rzędu wracał do domu nieco pod wpływem rodzimych win ku irytacji swojej żony. Widząc, że jej besztanie nie robi na nim żadnego wrażenia, dama, która w jakimś rodzaju mogłaby być uważana za zwolennikę prohibicji, zauważyła, że będzie żoną pijaka tak długo, jak zamierza nią być. Kantor rzucił okiem na swoją lepszą połowę, która to właśnie do niego powiedziała te słowa, i wnet zobaczył, co ona ma na myśli, i nagle stał się trzeźwy. To nie była groźba rozwodu. Małżonkowie, jak praktycznie wszyscy w pobliżu, wyznawali religię, która nie zezwalała na rozwody. Chociaż twórczynie wdów nigdy wcześniej nie rozmawiały na ten temat głośno, tym bardziej z żadnym z mężczyzn, to i wśród mężczyzn krążyły plotki i fantastyczne historie, że w jakiś sposób mężowie są zadziwiająco skłonni do umierania dla wygody niektórych żon. Wszystko to przyszło przez głowę kantora, gdy zauważył, że żona jego przygryzła wargę, jak to często robiła, gdy zdawała sobie sprawę, że powiedziała za dużo. Nie na darmo powiedziano, że lekarz musiał zaszczepić żona kantora igłą do fonografu. Przed porankiem udało mu się uzyskać od swojej gadatliwej żony wyznanie. Ich sąsiadka, wdowa Szabo, zaproponowała, że sprzeda jej swoją truciznę w ilości wystarczającej, by go zabić, i obiecała, jak pokazać dawkowanie trucizny. Wszystko to miało kosztować na początek 120 pęgów, czyli około 20 dolarów, przed i kolejne 120 kolejnych pęgów po pogrzebie, i to już ta była ostatnia rata za usługę. Szabo powiedziała, że może zagwarantować, że trucizna zadziała bez wzbudzania podejrzeń lekarza, ponieważ z powodzeniem wypróbowała ją na własnym mężu i bracie. Kantor wiedział, że jego stary przyjaciel, Herr Szabo, stał się inwalidą i utrapieniem dla żony przed ostatnią i krótką jego chorobą, ale był zdziwiony, dlaczego zamordowała swojego brata. Później odkryto, że brat miał ubezpieczenie na swoje życie, w którym wszystkie pieniądze z ubezpieczenia szły właśnie na jego siostrę. A ona, jak się zdawało, potrzebowała właśnie pieniędzy. Następnego ranka
Nie czekając na śniadanie, Kantor wezwał oficera dowodzącego miejscową policją i żołnierzami. Tej nocy, kiedy wieś spała, policja po cichu zabrała wdowę Szabo do sąsiedniego dużego miasta Szolnok, gdzie sędzia policyjny wkrótce wyciągnął z niej fakty. Rzeczywiście, otruła swojego męża, otruła swojego brata, a truciznę otrzymała od innej wdowy, frau Suzy Fazekas, położnej wiejskiej, która równie skutecznie potrafiła sprowadzać ludzi na świat lub wypychać ich z tegoże. Pani Fazekas również została aresztowana i przywieziona do Szalnok na przesłuchanie. Ale po dwóch dniach, kiedy sędzia nie uzyskał nic od kobiety o żelaznej woli, pozwolono jej wrócić do domu pod wrażeniem, że oszukała władzę. W międzyczasie przeszukali jej dom i znaleźli dowody na morderstwa, sugerujące, że zamieniła małą węgierską wioskę swego rodzaju Rzym zapanowana Bordziów. Na strychu domu tejże kobiety, która nie była licencjonowaną położną, ale jedynie pielęgniarką ogólną, znaleźli ukryty duży zapas lepu arszenikowego. Pomiędzy dyskami strychu a sufitem pomieszczenia poniżej znajdowało się kilkanaście butelek, starannie zakorkowanych i wypełnionych wodą, w którą to wsiąkał ten sam lep na muchy. Pozostałe butelki zawierały roztwór nasycony już arszenikiem, z którego lep byłże już wyjęty. Pobierając próbki z butelek i zastępując płyn, który usunęli równą ilością wody, zostawili rzeczy tak, aby kobieta nie podejrzewała, że znaleziono jej zbiór trucizn. Przez dwa dni po powrocie handlarka trucizną, Madame Fazekas, przebywała w swoim domu, jak gdyby nic się nie stało, a potem, zgodnie z nadziejami władz, zaczęła palić ją ciekawość. Drugiego wieczoru, po powrocie, wyruszyła na serię rozmów z kobietami, które uprzednio uczyniła wdowami. Te wizyty domowe miały oczywiście na celu poinstruować je, jak mają działać w zaistniałej sytuacji. Co kilka minut odwracała się, sprawdzała, czy nikt jej nie śledzi. Niemniej jednak była najbardziej fachowo śledzona i każdy odwiedzony dom był notowany. Zauważono również, że w każdym przypadku rozmawiała z kobietą, która przynajmniej raz owdowiała. Następnego wieczoru jej domowe wizyty zakończyły się wizytą u frau Szabo, sąsiadki kantora. Zabójczyni męża i brata wróciła już wówczas do swojej siedziby w przekonaniu, że jeśli będzie współpracować z władzami, to będzie łagodniej potraktowana. Detektyw był ukryty w zasięgu słuchu, gdy do domu zapukała Madame Fazekas, ale najwyraźniej wdowa Szabo przekazała jakieś ostrzeżenie, być może mimowolnie, wdowie Fazekas, ponieważ ta po kilku pobieżnych uwagach o pogodzie wróciła prosto do siebie. Zdając sobie sprawę, że ich ptaszek został ostrzeżony, policja wykonała kolejny ruch. Następnego ranka zwykły grabarz na miejscowym cmentarzu między dwiema wioskami był zdumiony, gdy dowiedział się, że policja zapewniła mu oddział pomocników i rozkazała otworzyć 11 grobów. Nie podano żadnego wyjaśnienia, ale postępowanie wywołało sensację i sprowadziło na miejsce prawie całą populację wiosek. Wśród nich była wdowa Fazekas i 11 pań, które zaalarmowała. 11 pań z przerażeniem zobaczyło, że kopacze atakują groby ich zmarłych mężów, które przecież opłakiwały. Łącznie 12 pań, wliczając panią Fazekas, zebrało się w grupkę i po wielu szeptach rozproszyło się. Jedna z nich, wdowa po Balincie Czordasie, założyła następnie swoje najlepsze ubranie i udała się do stolicy Węgier, Budapesztu, ale za nią podążyli również policjanci. W Budapeszcie weszła ona do apteki i po kilku chwilach wyłoniła się z bladą i wzburzoną twarzą,
czego przyczynę szybko poznał jeden z agentów. Podobnoż zapytała ona w aptece, czy gdy ktoś, kto umiera z powodu roztworu arszeniku, ma dalej w swoim organizmie, już po śmierci, ślady tejże substancji. Chemik z apteki zapewnił ją, że truciznę można wykryć bardzo prostym testem. Chciała się wtedy dowiedzieć, czy cokolwiek z tego można jeszcze znaleźć, kiedy ciało było tak długo zakopane, że całe ciało zniknęło. Kobieta wydawała się zaskoczona, gdy dowiedziała się, że nadal można odkryć ślady arszeniku we włosach i paznokciach zmarłej osoby. Wdowa po Czardasie wróciła do miasta, poinformowała pielęgniarkę o złych wieściach i została aresztowana w drodze od wyjścia. Wraz z 11 wdowami, których mężów ekshumowano, oraz sąsiadką kantora, zabrano je wszystkie do więzienia w Szolnok, gdzie szybko zaczęła ujawniać się upiarna historia wdowiaczek, jak teraz je nazywano. Gdy policjanci przybyli, by aresztować Madame Fazekas, ta wypiła szklankę ługu ze smaru z rur i zmarła po długiej i strasznej agonii. Dała sobie bardziej bolesną śmierć niż którakolwiek z jej ofiar musiała doświadczyć. Nadmienić również warto, że uprzednio wdowy próbowały nocą zmieniać oznakowania nagrobków na cmentarzu, ale zauważył to strażnik policyjny. Pomieszczenia cmentarza zamieniły się szybko w kostnicę, w której stwierdzano teraz obecność arszeniku w ciałach 11 ekshumowanych mężów. Ekshumacje i badania rozciągnięto zatem na innej groby i w sumie doliczono się 30 zatrutych mężów. Ponieważ zeznania w Szolnok ujawniały coraz więcej zbrodni, także coraz więcej wdów było aresztowanych. I wkrótce aż blisko 100 kobiet znajdowało się w więzieniu w Szolnok, oskarżonych o przynależność do syndykatu. Mężczyźni, kobiety i dzieci wpatrywać się teraz mogli w okna małej kostnicy, przez które widzieli sylwetki mężczyzn, którzy zmarli w ciągu ostatnich 18 lat i których wdowy przyznały się, że pomogły im w śmierci odrobiną lekarstwa od pielęgniarki. Wkrótce makabryczne wyznania były udziałem prawie każdej wdowy w którejś z dwóch wniosek. Dlatego władze nakazały ekshumację i badanie każdego żonatego mężczyzny, który zmarł po 1911 roku. Cmentarz wyglądał zatem jak jedno z pól bitewnych ostatniej wojny, a każda wdowa wkrótce miała okazję ponownie przyjrzeć się rysom jej zmarłego męża. Rozkazano również ekshumować ciała dwóch kobiet i pół tuzina dzieci. W więzieniu przebywało wkrótce ponad 100 osób czekających na proces i przewidywało się, że przed przeprowadzeniem ostatniej ekshumacji będzie jeszcze więcej osób, które trzeba będzie zaaresztować. Mimo iż znacząca część żeńskiej populacji obu wiosek była raczej przerażona falą ekshumacji, która rozszerzała się z dnia na dzień, to kilka wdów dalekich była nawet od jakichkolwiek form protestu przeciwko rozszerzania masowego wykopywania zmarłych. Wręcz nalegały na to, utrzymując, że ich obecni mężowie uciekną, jeśli nie zostanie zaoferowana szansa udowodnienia, że nie należały one do syndykatu wdów. Nawiasem mówiąc, wydaje się, że wszystkie plany małżeńskie w najbliższej okolicy zamarły w oczekiwaniu na pełne rozwiązanie sprawy. Oczekiwano, że instytucja małżeństwa rozkwitnie ponownie dopiero po zakończeniu procesów. Nieoczekiwaną cechą ekshumacji było odnalezienie w całkiem wielu trumnach butelek zawierających wysuszony osad tego, co było ewidentnie roztworem arszeniku, za pomocą którego popełniono zbrodnię. W niektórych były też resztki chleba i ciast nasączonych trucizną. Zeznań wynikało, że wdowa po Czordasie była swego rodzaju wiceprezesem syndykatu zbrodni, który to syndykat prowadziła Madame Fazekas. Wdowa po Czardasie przyznała się, że pomogła otruć 20 mężów, a także podczas głodu, zaraz po wojnie, kilkoro dzieci, które były trudne do nakarmienia.
Następnego ranka po swojej spowiedzi władze chciały zadać jeszcze jedno lub dwa pytania, ale w nocy popełniła samobójstwo. Trzy inne wdowy, które dzieliły celę z nią, patrzyły, jak kobieta robi linę z pościeli i wiesza się bez niepokojenia nikogo. Pielęgniarka zaczęła swoją działalność w 1911 roku od pokazania żonie Lewisa Takasha, jak zamordować męża. Widząc, jak łatwo sprzątnąć jest jednego niepotrzebnego męża, zabrała się za eksterminację innych, niepotrzebnych mężów. Jako położna miała okazję rozmawiać intymnie z żonami, a jeśli były zmęczone swoimi partnerami, wskazywała im wyjście z sytuacji. Podobnie jak chirurdzy, pobierała opłaty w zależności od tego, ile jej klient może zapłacić. Mówi się, że popełniła morderstwo Tokasza dla dobroczynności, ale nigdy nie ujawniała, że jej sposób na morderstwo to po prostu lep na muchy nasączony wodą. Miała złudzenie, że arszenik z roztworu nie może być znaleziony w zwłokach. Jedna z jej klientek otruła dwóch mężów i kupiła butelkę dla trzeciego, kiedy policja właśnie interweniowała u niej. Wdowa Palinka zamordowała tylko jednego męża, ale wyszło to na tyle przyjemnie, że nie mogła się powstrzymać przed zdobyciem większej ilości specyfiku i po dwóch latach wyrzuciła na tamten świat z domu sześciu kolejnych członków rodziny. Rodziców, dwóch braci, szwagierkę i ciotkę. Wszystkich oczywiście wyrzuciła na miejscowy cmentarz. W ten sposób odziedziczyła ładny dom i 2,5 akra. Było to jednak sprzeczne z regułami syndykatu, który miał być przedsięwzięciem polegającym wyłącznie na zabijaniu mężczyzn, a od czasu do czasu dziecka, ale nigdy kobiety. Wdowa Palinka wykonała swoją pracę z ostentacyjnym zatem rozmachem. Najpierw podawała niewielką dawkę, tylko tyle, aby ofiara poczuła skurcze. Potem, żeby to wyleczyć, pędziła do miasta i wracała z butelką drogiego leku na żołądek, z którego na oczach wszystkich dawała choremu hojne dawki, aż do jego śmierci oczywiście. Oczywiście wylewała oryginalną zawartość i ponownie napełniała butelkę wodą z lepu muchowego, uzyskaną od pielęgniarki. Podobnie jak wiele innych obszarów na Węgrzech, od czasu wojny obszar ten był dotknięty ubóstwem i prowadzono tu najsurowszą gospodarkę, zarówno w kręgach rządowych, jak i prywatnych. Niedostatek uniemożliwił właściwy nadzór medyczny nad aktami zgonu, co dzięki pośpiesznym wezwaniom i niedostatecznie opłacanym lekarzom umożliwiło pracę syndykatu morderstw przez tak długo, bez jakiegokolwiek cienia podejrzeń ze strony policji, a jeśli jakikolwiek cień podejrzeń był, to mechanizm był na tyle sprawny, iż bardzo małym nakładem sił mógł wyciszyć całą sprawę, zastraszyć, czy nawet pozbyć się osób, które mogłyby w jakikolwiek sposób przyczynić się do wykrycia tego, co we wioskach miało miejsce. Madame Fazekas, położna z Szolnok na Węgrzech, udowodniła, że uruchomiła prawdziwą fabrykę trucizn, która zabiła nie mniej niż 105 osób. Władze węgierskie ekshumowały zwłoki 100 mężczyzn i okazało się, że zawierają wystarczająco dużo arszeniku, aby zabić cały pułk. 46 kobiet zostało oskarżonych o podanie trucizny w celu uzyskania spadku lub ułatwienia sobie romansów. Jest chyba tylko kilka stron w światowej historii kryminologii bardziej przerażających niż te, które traktują o procesie 46 więźniarek w sądzie rejonowym Szolnok między 1929 a 30 rokiem. Oskarżone zachowywały się również dziwnie spokojnie podczas procesu, a otrzymawszy wyroki śmierci, przyjęły je z kamiennym obliczem. Główna sprawczyni, jak już zauważyliśmy, Madame Fazekas uniknęła ziemskiej kary, popełniając samobójstwo 19 lipca 1929 roku. Ciekawostka. Siostra Madame Fazekas, Lidia,
Tak mówiła o masowym mordowaniu mężów, w których oczywiście sama brała udział. Nie jesteśmy zabójczyniami. Nie dźgałyśmy naszych mężów. Nie powiesiłyśmy ich, ani nie utopiłyśmy ich. Umarli od trucizny i była to dla nich przyjemna śmierć. Małe węgierskie wioski Nagyrew i Tyszakürt były, jak się mogłoby wydawać, mało prawdopodobnymi miejscami masowej zbrodni. Ale między 1909 a 1930 rokiem miała tam miejsce seria morderstw, które trafiły na pierwsze strony gazet w całych Węgrzech i w całej Europie. Jak było to możliwe? Wsie były odizolowanymi społecznościami rolniczymi i zimą były wręcz odcięte od reszty świata śniegiem. Najbliższa linia kolejowa oddalona była o 40 km. Mieszkańcy płci męskiej ciężko pracowali i bawili się również ciężko, wiecznie pijani raczej nikczemnym winem, które sami produkowali, głównie zresztą również na własny użytek. Dla odprężenia i pobudzenia ich słabnącego ego często wykorzystywali swoje żony. To znaczy, dopóki Suzy, Madame Fazekas, powszechnie nie zaczęła stosować swojego procederu. Dlaczego tak się stało? Otóż do czasu wojny kobiety nie zdawały sobie sprawy, że życie może być nieco inne. Kiedy wybuchła wojna, ów uciążliwi mężowie, czasami ojcowie, bracia, masowo odpłynęli z wioski, powołani do armii austro-węgierskiej. Wytworzył się zatem w pewnym sensie bufor, albowiem przybywający do okolicznych wiosek jeńcy wojenni wchodzili w życie kobiet tylko w takim stopniu i tylko wtedy, kiedy one sobie życzyły. Stały się zatem paniami czy panami również własnego życia. I ta sytuacja diametralnie uległa zmianie, kiedy po zakończeniu wojny jeńcy wojenni wracali do siebie, a z kolei do domów powracali ich mężowie, ich ojcowie, ich synowie. Kobiety nie chciały powrócić ani do przedwojennej sytuacji, a bardzo często nie chciały również wracać do po prostu swojej rodzinnej sytuacji, która niekiedy nie tylko była uciążliwa, ale również pochodziła z wyboru, jakiego dokonywali ich rodzice. Należy pamiętać, iż obszary Węgier to były obszary dosyć religijne i w czasach monarchii austro-węgierskiej kobieta właściwie mało decydowała o swoim życiu. Za kobietę decydowali najpierw jej rodzice, głównie oczywiście ojciec, a potem mąż, którego również kobiecie wybierali rodzice. Wojna zburzyła porządek świata, i w makroskali, i w mikroskali małych, zapyziałych, odciętych od świata wiosek. Dlatego też kobiety w sumie rękami i nogami chciały bronić się. Początkowo zapewne chciały bronić się te, które miały za mężów tyranów i sytuację najgorszą. No a jak to czasami bywa, sytuacja całkowicie wymknęła się w sposób, no jak widać po tej historii, dosyć radosny, w dużym cudzysłowiu, zupełnie spod kontroli. I tak właśnie było. A kim była ta Suzy? No, Suzy, z tego co wiemy z opisów, była tęga, niska i niezbyt przystojna. W rzeczywistości była kopią właściwie wszystkich innych kobiet, które zawsze sprzątały, gotowały i rodziły dzieci. Suzy, bo tak miała na imię, Madame Fazekas, osiągnęła wielką popularność dzięki swojej zręczności wśród osób z rozszerzającymi się brzuszkami. Po wojnie na węgierskiej prowincji istniał wielki problem również z głodem, z biedą. Ta samozwańcza położna, która była tylko zwykłą pielęgniarką, początkowo po prostu zaczynała pracę, dokonując nielegalnych aborcji. Na ówczesnej prowincji węgierskiej gospodarstwa były małe, a gleba uboga.
W większości przypadków chłop nie mógł rozbudować swojej farmy, ponieważ duże majątki bogaczy uniemożliwiały jakąkolwiek ekspansję. Prawa zostały również nałożone przeciwko chłopom, ale także po śmierci głowa rodziny dzieliła ten bardzo skromny majątek pomiędzy innych swoich synów. A zatem to, co niewiele było i ledwo starczało, teraz właściwie było wręcz sfragmentaryzowane i bieda potęgowała się. Konkluzja dosyć straszna była taka, iż im więcej dzieci, tym bardziej ponura przyszłość. Ciąża zatem nie zawsze była szczęśliwą okazją w tychże wioskach Nagyrew i Tishakrut. Madame Fazekas, Suzy, zyskała popularność, dodając aborcję do swojego repertuaru. Jak mawiała, trzeba sobie radzić. W wioskach nie było lekarzy. Od czasu do czasu, gdy Suzy traciła pacjentkę podczas nielegalnej aborcji, miejscowy urzędnik badał ciało. Ten dżentelmen zawsze przypisywał przyczynę śmierci zapaleniu płuc, konsumpcji, niewydolności serca i innym powszechnie znanym chorobom. Oczywiście nie mogło to trwać wiecznie. Suzy również martwiła się liczbą kobiet, które umierają podczas nielegalnych aborcji, które sama przeprowadzała. I wtedy wpadła na świetny pomysł. Arszenik. Cudowny, zabójczy arszenik był rozwiązaniem wszystkich jej problemów, a także problemów kobiet, które umierały podczas niektórych z zabiegów aborcji. Dlaczego nie pozwolić kobietom rodzić dzieci, a następnie je truć? Rezultaty były dokładnie takie same jak aborcja, ale bez żadnego ryzyka dla matki. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale dla chcącego nic trudnego. Suzy moczyła zatem w wodzie lepna muchy zaprawiony arszenikiem. Kolejne rozwiązanie było umieszczeniem tegoż roztworu w mleku niechcianego dziecka, a następnie również i w jedzeniu, pokarmach czy piciu spożywanych przez inne osoby, które zostały również wprowadzone na listę usług Madame Fazekas. Biznes kwit. Reputacja Suzy jako dostawcy śmierci rozprzestrzeniła się po obu wioskach. Za równowartość kilku dolarów można było kupić butelkę roztworu i szybko niechciane dziecko znikało. Suzy nie była jedyną położną w okolicy. Jej konkurentki zazdrościły jej sukcesu. Suzy stwierdziła: nie trzeba martwić się. Suzy postanowiła spotkać się z czterema innymi położnymi i wyjaśniła, że nie powinny ze sobą konkurować. Aby rozwiązać swój problem, powinny podzielić po prostu terytorium swojej działalności, wyznaczyć swoje rewiry. Wszystkie zgodziły się, że to świetny pomysł. Umówiły się ponownie na spotkanie w domu Suzy. Kilka tygodni później położne spotkały się po raz drugi. Suzy podała herbatę. Niedługo po spotkaniu jedna z pań zachorowała i zmarła. Zabawne, że po każdym spotkaniu jedna z kobiet w tajemniczy sposób zachorowywała i szła do ziemi. Tyle jeśli chodzi o konkurencję. Sława i siła Suzy rosły. Miała własnego męża i syna. Do tej pory niewiele wnosili oni do jej życia i do naszej opowieści. Niestety Suzy zmęczyła się mężem, więc zmarł on nagle i tak pojawia się on w naszej historii. I tak Suzy staje się wdową, Madame Fazekas. Mąż podobno zmarł na zapalenie płuc. Syn Suzy chyba również się zorientował i, jak mówi historia, podobna do tej, którą już wspomnieliśmy, uzbrojony w rewolwer stanął twarzą w twarz z matką na głównej ulicy wioski. Historia lubi się powtarzać. Wycelował i strzelił. Suzy stała bez szwanku, gdy jej syn upadł na ziemię w agonii. Wieśniacy byli pod wrażeniem. Nie wiedzieli, że Suzy, przewidując problem, właśnie doprawiła obiad swojego syna arszenikiem. Cierpiąc na bóle brzucha, nie mógł wycelować i zupełnie przypadkowo został pokonany przez potworny ból w chwili, gdy strzelił. Syn Suzy miał szczęście, wyzdrowiał, ale był tak przerażony matką, że uciekł z jej terytorium i nigdy nie wrócił. Cierpiące kobiety z obu wiosek miały prawdziwą bohaterkę.
Suzy została ich powierniczką i przywódczynią. Dominacja mężczyzn nad kobietami na wsiach stopniowo zanikała. Pod przewodnictwem Suzy. Niechciany mąż był łatwo wysyłany za pomocą jej zawsze wiernego arszeniku. Tęgie kobiety ze wsi, niegdyś skazane na niekochających mężów, przyjmowały kochanków. Jeśli mężulek się sprzeciwił, krótkie spotkanie z Suzy zwykle go prostowało, na stałe. Nie pobierała zbyt wiele za swoje usługi. Jak zauważyliśmy, to była równowartość 20-25 dolarów. Dla pań w lepszej sytuacji finansowej cena wzrastała do około 200 dolarów. Dobroduszna Suzy często rozdawała swoją śmiercionośną miksturę bezpłatnie tym, którzy nie mogli jej za nią zapłacić. Suzy przez lata służyła okolicznym kobietom. Mężczyźni umierali, kobiety zdobywały nowych mężów i kochanków. Istniało coś w rodzaju tajnego stowarzyszenia sióstr, w którym Suzy pełniła rolę funkcji arcykapłanki. Rozszerzyła swoją działalność, wydając swoje lekarstwa kobietom, które chciały pozbyć się również starszych ludzi. Oczywiście były plotki, insynuacje i wręcz podejrzenia, ale wszystko zostało wstrzymane wraz z wybuchem I wojny światowej. I dopiero po zakończeniu wojny, a właściwie ponad dekadę po zakończeniu tej wojny, jak już wspomnieliśmy, historia nomen omen wyszła, koniec, na jaw. Do usłyszenia.